Odtąd zacznę odcinek. Siema, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kołek i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii Hitman Rozgrzeszenie. I teraz nie wiem w sumie, czy robić tą część, bo to jest samouczek. W komentarzach napiszcie mi, czy zostawiać wam, jakby to nazwać, cutscenki, czy raczej nie. Przedmioty znalezione w trakcie gry mogą zostać wykorzystane jako broń krótkodystansowa. Możesz też ich używać do rozpraszania przeciwników. Jest tam co? No i bezpiecznie. Więc jak już powiedziałem wcześniej, w komentarzach napiszcie mi, czy dawać wam te cutscenki, czy nie, ponieważ one czasem trwają bardzo długo. Jeśli zostawisz je na widoku, ostrzeżesz swoich przeciwników. Tak, tak, wiem. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miej. Użyj garoty, by po cichu wyeliminować strażnika przed tobą. Czyste zabójstwo. Zauważ, że garota pozwala ci od razu przeciągać ciało. Biegniemy z nim normalnie, hopie. On wygląda jakby... Nie wiem, jak taki stary dziadek. Czemu on w ogóle pracuje w ty... Czemu on pracuje w ochronie, jak on pobiegnie i się spoci? Nie ma już w nim miejsca na... Przebiegnie centymetr i się spoci, hopie. Tak samo jak ja, bo ja jestem gruby, więc... agenta 47 i jego wyostrzone zmysły pozwalają mu odwrócenie uwagi, celność lub garota. Wybór należy do ciebie. Baza, jakiś żartownik rzuca tu różnymi rzeczami. Sprawdzimy to. Odbiór. No to sprawdzaj to szybciej. Hej tam. Halo. Nikogo nie ma, do kogo ty zrzesz tą mordę. Dobra. Czy wy zaczniecie gadać ze sobą w końcu? Bo ja chyba to za szybko zrobiłem. No szybciej. Poczekaj i posłuchaj otaczających cię ludzi. Mogą zdradzić ważne informacje. Albo po prostu dać ci znać, kiedy można iść. Moja żona jest mistrzynią plotkowania. To była tylko kwestia czasu. Nie, żebym nie doceniał troski. Słuchaj, młody, powinieneś... Użyj instynktu, albo spójrz na radar, by znaleźć wyjście. Ja już to grałem raz to. Wiem, gdzie to jest. Używaj instynktu, by przewidywać ruchy przeciwnika. Mówię ci, ta fucha jest ciekawa jak oglądanie schnącej farby. Ale za to obsługa jest dobra. Broń tnąca i przebijająca może zostać wykorzystana do śmiertelnych rzutów i odwracania uwagi. Czyste zabójstwo. Dobra, możesz tego też chyba ciało za barierkę. Nie, 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 nie. B. Chwyć. E. Pozbądź się. Dobra, tu niezbyt zrobię to, co chciałem zrobić, czyli only garnik. Się posługujesz, nie ma tłumka. Tak, wiem. Tłumik strzału może zaalarmować nieprzyjaciół. Może warto sięgnąć po silver bolery z tłumikami. Nie. Aby niezauważenie wejść do leżącej przed tobą szklarni, musisz znaleźć przebranie. Nosisz przebranie ogrodnika. Możesz przebywać w nim na terenie szklarni. Pamiętaj, że inni ogrodnicy... Używaj instynktu, dopóki bezpiecznie nie przedostaniesz się do środka. Strażnicy przed tobą nie nabiorą podejrzeń, ale musisz uważać na innych ogrodników. O ile wiem, dziewczyna nie wychodzi z domu, od kiedy tu jesteśmy. Żadnej szkoły, wizyt znajomych. A więc, pozbądziemy się ich od razu. Przykro mi, kolego, zmieniły się zasady. Nie wolno tu wchodzić, jeśli nie jesteś kimś... Fantastycznie. Zatługę. Ogrodnik coś podejrzewa. Użyj instynktu. Strażnicy załatwieni. Zyskujesz dzięki temu nieco instynktu. A więc po cichu se przejdziemy. Tak na spokojnie. Strażnicy są zajęci. Możesz ich zabić albo się prześliznąć. Już się prześliznąłem, kobieto. Dostań się do rezydencji i zabij Diane Bermud. Zaś Wiktorię przywieź do nas. Całą i zdrową. Co? Jest bardzo ważna dla mnie. Na pewno? Nierak prostaty?
Tak, to nie był rak prostaty. Twoje obecne przebranie wyda się podejrzane. Aktywowano punkt kontrolny. Jeśli zginiesz lub postanowisz zacząć od nowa, pojawisz się tutaj. Be. I lecimy. Ale nóż byś mi oddał, okej? Okay? Oddaj nóż. Nóż oddaj. Dobra, dzięki. Menel chciał mi nóż zabrać. Ham. Ej, miałem się przebrać za niego. Ha, nie wierzę, ale to zwaliłem po całości. Nie, najgorzej. No dobra. Czekaj, czy to nie są gdzieś tu dowody? A, tu chyba też mam przebranko. Mam. Cyk. Przebranie strażnika posiadłości daje ci w trakcie gry znajdziesz dowody. Cyk. Zabieranie dowodów Cyk. Spowoduje zwiększenie twojego wyniku końcowego i instynktu. Poszukamy, czy jeszcze tu nie ma gdzieś. Bo nie wiem, ale tu gdzieś jeszcze były te... Zostanie uruchomiony system oceniający. Tu gdzieś na pewno są jeszcze dowody. I nagradzać cię za postępy. Tylko nie wiem właśnie gdzie. Możesz go zobaczyć w lewym górnym rogu. Oczywiście to, jak wykonasz swoje zadanie, jak zwykle zależy tylko od ciebie. Powodzenia. Przekazywanie uczniów przez mistrza od setek lat. Zabiorę tajemnicę ostatniego strażnika do grobu, drugi panie. Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Nie, za kogo ty mnie masz? Sól? Proszę, ja muszę wam powiedzieć... Jestem jednym z najlepszych kucharzy na tym kulinarnym pustkowiu, które zwiecie krajem. Wylewacie roztopione masło, a popcorn. Najchętniej nascilibyście powietrze cukrem, żeby każdy oddech smakował jak cukierek. Macie jeszcze czelność snuć przypuszczenia co do moich wielokrotnie nagradzanych przepisów? Sól! Dobra, to na pewno sobie zabiorę. Wstydź! A już! Już! Szami, dobra, dobra, wyluzuj, pytałem tylko. Chryste, nie dostań tu zawału, kucharzyku. Brać powiedziałem! Idź pilnować bramy albo strzelać do puszek, małpisonie! Dobra. Tu chyba gdzieś jeszcze był tasak. Bo chcę to jak najbardziej zmasterować tą grę. Bo już raz ją przechodziłem, wiem mniej więcej co, gdzie może leżeć. Cyk. Ta na pewno widzisz mnie. Równo z dupy nic nie widzisz. Górze pod prysznicem i niedługo zejdzie. Obezładnij lub zabij. Wybór należy do ciebie. Pewnie, że obezładniam. Tak czy inaczej, raczej się teraz nie obudzi. Hej, hej. Pozbądź się typa. Ja te proszki nasenne chyba muszę wcisnąć do jedzenia. Jedno ciało. Możesz je tam ukryć. Nie wiem, żaluzja są... lol. O, tam coś jest. Nie zauważyłem wcześniej. Czekajcie, ja sobie pójdę tam. A. Cyk. Jeśli twój wynik jest wystarczająco wysoki, odblokujesz technikę zabójcy. Tak. Zajrzyj do notatnika, by sprawdzić swój wynik i co odblokujesz jako następne. Poczekaj, babo Zara. Cyk. Sprawdzamy co. Wynik.
Technika już odblokowana w tym punkcie kontrolnym. Okej. Okay. Czyli gówno z dupy nic nie zrobię. O, właśnie. Ja chyba jego przebrania nie miałem jedynie. A może miałem? Nie wiem, wiem, że... A, kucharza na pewno nie będę miał. No tak, możesz tu być. Sprawdź, czy w kredensach nie ma terrorystów, czy co ty tam robisz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Muszę się skupić. Pracuje artysta. Narusza pan moją prywatną przestrzeń. Tak, wiem, wiem. Sorry, ale musiałem. To tylko tak na chwilę. Poczekaj. Nosisz przebranie kucharza. Możesz poruszać się po całym parterze posiadłości. Nikt w budynku nie przejrzy tego przebrania, ale uważaj, by nie nosić broni w widocznym miejscu. Wzbudzi to podejrzenia. Dobra, to mogę zatruć? Tu gdzieś widziałem, że coś mogę zatruć, no. Aha! Ja mogę to zatruć, ale jedynie jak on włączenie będzie. Włączenie radia rozproszy przeciwników. A więc cyk. Czegoś jeszcze nie podniosłem? O, tego nie podniosłem. Dobra, teraz już jest prosto. Idziemy po prostu skończyć ten poziom. Cel jest blisko. Dobra robota, 47. Pamiętaj, Diana sama się o to prosiła. Zdradziła nas, agencję, kodeks, wszystko co dla nas ważne. Jest zbyt niebezpieczna, by mogła żyć. Tak, tak, interesuje mnie to. Ja właśnie nie wiem, czy te przekleństwa będę cenzurował, czy nie. Znaczy, mi chodzi o przekleństwa, nie nagość, bo taka nagość to tylko goła dupa i tyle. Tak samo mogę swoje zdjęcie swojej gołej dupy tam wstawić i to będzie to samo. Kurde, coś kopłem. Ta, no nie wbiło jej się szkło, szmatą się od razu nakryła cała, żeby jej zimno nie było. Koronawirus, hop. 47! 47! Zgłoś się, 47! Powinienem cię zabić. Czemu to zrobiłaś? 47! Cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice, nawet ty, 47. Kiedyś mieliśmy honor. Diano, ja... Nie. Musiałam zabrać ją od lekarza. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa, coś jest nie tak. Przeżyjesz długo. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim szlafroku. List. Idź już. Weź dziewczynkę i uciekaj. Zanim Travis się dowie. Nie pozwól, żeby stała się tobą. Obiecaj mi. A, dzięki. Obiecuję. Gdy będziesz pociągał za spust. Teraz się dopiero zakończyło tamto, co on gadał. Lol. Dobra, szukam jakichś dowodów, może tu leżą gdzieś. Bieganie jest głośne. Tak, ale zamknij się. Dostrzeżenie cię. Agent 47 może pokonywać przeciwników szybko i z ogromną precyzją.
Pamiętaj, że gdy skupiasz się na celach, obróć kamerę, by skupić ją na przeciwniku, a następnie namierz cel. Śmiertelne kurde. Obrażenia. Jednym nie celowałem. No i już czysto. Znaczy, czystością bym tego nie nazwał, to jest brud techniczny. Wiesz, kim jestem. Wiem. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Wsiadaj. Zrobione. Doskonała robota 47. Zaprowadź dziewczynę do punktu zbornego. Czego agencja od ciebie chce? Nie wiem, może mam... Diana zrobiła to dla ciebie. Dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. Proszę pana, nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlak! Obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym zająć wszyscy agenci, słyszysz, Jay? Znajdźcie 47, nim się nam wymknie. No i fajniusio, fajniusio. Zbierasz dowodów na pewno nieukończone. Siekiera jeszcze gdzieś leżała, super. Młotek też. Ale tak to oprócz młotka i siekiery zebrałem wszystko. Jestem z siebie dumny. I to bardzo. Musisz zniknąć z ulicy. Agencja zna wszystkie moje kryjówki i będą nas szukali. To najbezpieczniejsze miejsce, jakie znam. Mogę iść z tobą? Musisz się schować, a ja się dowiem, co jest grane. Grafika ładna, jak na... grę z 2012. Tak szczerze mówiąc. O, czy to pan dzwonił? Tak. O, a to pewnie Wiktoria. Chodź, dziecko. Dziękuję za pomoc. Ta dziewczynka jest ważna. Weź to. Dobrze się nią zaopiekujemy, synu. Diana mówiła, że potrzebujesz tego naszyjnika. Nie zgub go. Wrócisz tutaj? Będę miał cię na oku. Home. 37,50 za noc. Żadnych imprez. Halo. Dasiek. Musimy pogadać. Dużo się słyszy o twoich dokonaniach. Muszę przyznać, że masz jaja, żeby tak palić twojego pracodawcę. Pewnie potrzebujesz informacji. Jestem skłonny współpracować. Dobra, jest pierdolę w opcie. Czemu nie? Słuchaj,
Nie, nie słucham. Widzisz, mam tu miejscowego knypka, który nazywa siebie królem Chinatown. Ksywa ta jest dość trafna, chciałbym więc, żeby złożył wypowiedzenie, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Sądzę, że tak dwa poziomy na... No zamknij łeb. Dwa poziomy na jeden odcinek będzie spoko. Król siedzi w pagodzie w centrum miasta, a tam jednostka skorumpowanych glin strzeże go na każdym kroku. Rzadko rozstaje się z tą gromadką, głównie podczas spotkań z dealerem na platformie nad rynkiem. Masz partnerską europejską brykę, którą parkuje w pobliskiej alejce. No, to wszystko co wiem, ziom. Daj znać, jak skończysz, dobra? Jezus Maria. Najlepszy pies z Chicago, najlepszy z musztardą, nie. To jest złe. Ja muszę znaleźć tą snajperkę. Bo wiem, że gdzieś tu blisko leży snajperka. Tylko właśnie nie wiem gdzie dokładnie. O, może tu gdzieś. Narkotyki króla. Można by coś do nich dodać. W sumie spoko. Słodko najświętsza panienko. Czy ja wyglądam na ekspertę od kawy? Siema, to bałwan. Dobra. Nie gadaj więcej, stary, nie trzeba. Brakuje ci pary, ja... Może tu będzie jakaś snajpa? Bo widzę, że tu już leży amunicja do snajperki gdzieś. Dobra, super, super. Mieją niezliczone sposoby na zabicie króla Chinatown. Wykorzystanie 12 z nich odblokuje wyzwania. Aby obejrzeć wyzwania, zajrzyj do notatnika. Nie, ja uciekam. Dobra, uciekam najszybciej jak to można. Musiałeś akurat tu przyleść. No to wam przeminę pewnie.
no. Jakiegoś drobniaka? Hej! Chuju! Tam jest kawa! Jezus Maria. Venaca, mami. Venaca con quien te quiere, si mi amor. Co sprowadza twój twardy tyłek w mojej domu? Potrzebuję informacji. Cóż, tym się zajmuję, informacją. Ty jej szukasz, ja ją znajduję. Oczywiście nie za darmo. Pewnie, że nie za darmo. Oczywiście. Dziewczyna o imieniu Victoria. Agencja chce ją mieć. Muszę wiedzieć czemu. Nie, zaraz. Agencja? Chcesz, żebym grzebał w sprawach agencji? Co, ty oszalałeś? Tak, jesteś szalony. Dobra, ile chcesz mi zapłacić? Podaj swoją cenę. No... Cóż... Narzędzia. Słuchaj, co mówi ulica. Usłyszysz o dziewczynie. Wiesz, co robić. Zadzwonię. Dokładnie. A więc, na dziś to tyle. Na tym kończymy. Jak coś, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał taki odcineczek. Było cicho, więc powinno się wam spodobać, bo nie było słychać zbytnio mojego głupiego gadania. Więc... dzięki za oglądanie. Nara, hej, papa. Pa.